imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem. Chociaż głęboka noc, nasze oczy są otwarte szeroko, nasze serca jeszcze bardziej. Oczekiwaliśmy tak długo przyjścia naszego Zbawiciela. Przyjmijmy Go, kiedy do nas przychodzi, i przyjmijmy to wszystko, co przynosi ze sobą, wszystkie Jego łaski. Przytulmy Go do naszych serc, zabierzmy Go później do naszego codziennego życia, aby ubogacał nasze życie, aby błogosławił nam, aby był z nami przez cały czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem. Chociaż głęboka noc, nasze oczy są otwarte szeroko, nasze serca jeszcze bardziej. Oczekiwaliśmy tak długo przyjścia naszego Zbawiciela. Przyjmijmy Go, kiedy do nas przychodzi, i przyjmijmy to wszystko, co przynosi ze sobą, wszystkie Jego łaski. Przytulmy Go do naszych serc, zabierzmy Go później do naszego codziennego życia, aby ubogacał nasze życie, aby błogosławił nam, aby był z nami przez cały czas. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Przyszedł kolejny raz. Bóg przyszedł na ziemię. Przyszedł, aby zamieszkać z nami. Aby nam przynieść radość, wesele. Aby dać nam nadzieję. Przyszedł tam, gdzie ludzie spragnieni są prawdy, ciepła, miłości, pokoju. Przyszedł, chociaż nie wszyscy na Niego czekali. Chociaż w wielu miejscach zabroniono Mu nawet wstępu. Zamiast choinek postawiono jakieś maszkarony. On jednak przyszedł. Narodził się nam Zbawiciel. Dlatego jesteśmy teraz tutaj. Zamiast smacznie spać po obfitej wieczerzy. Dlatego, ukochani, we wszystkich językach świata dzisiaj słychać śpiew: a ja czekam na Ciebie, mój Boże. Czekam, bo Ciebie potrzebuję, jedynego Zbawiciela świata. Tylko Ty możesz sprawić, że struchleją złe moce, które nam zagrażają. Skoro Bóg chce przyjść także tej nocy. Kochani, otwórzmy wobec tego nasze serca. Przyjmijmy Go do naszych serc, ogrzejmy Go ich ciepłem, ciepłem naszej miłości. Patrzmy na szopkę, odkryjmy, że najważniejsze, aby być człowiekiem dobrej woli, mieć otwarte serce. Chodzi o to, aby siebie z całym swoim dobytkiem odnaleźć tam przy małym Jezusie. Popatrzmy na gwiazdy, zwierzęta, całą przyrodę. Są tak mądrzejsze czasami od człowieka, bo one rozpoznały w Jezusie Chrystusie Boga, a my tak często nie potrafimy otworzyć przed Nim swojego serca. Kochani, otwórzmy serca przed tym, który przychodzi ze wszystkimi swoimi darami. Najpierw otwórzmy serca, a potem tym wszystkim, co On do nich przyniesie, dzielmy się ze wszystkimi, zaczynając od naszych najbliższych. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, stąd i z nieba, za siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych.
z nami bądź.